Przedstawiamy Państwu wystawę Polska Droga do NATO. Wystawa jest związana z obchodami 15. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Święto rocznica przypadała w dniu wczorajszym. Wystawa funkcjonuje od dnia wczorajszego. Dzisiaj chcemy krótko o niej powiedzieć, co ona przedstawia i dlaczego to zrobiliśmy w urzędzie. Jest to miejsce odwiedzane przez ludność Ciechanowa, która mieszka na tym terenie. Ma okazję po prostu, załatwiając swoje sprawy, spojrzeć, przeczytać o osiągnięciach Polski w NATO i co dało nam wstąpienie do NATO. Przypomnę, że 12 marca 1999 roku został podpisany Pakt Północnoatlantycki. W imieniu Polski podpisał ten pakt profesor Geremek za prezentury pana prezydenta Kwaśniewskiego. Nie będę mówił, bo tu wszystko jest opisane pokrótce. Chciałbym, żebyście zwrócili Państwo uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w armii i co jest najważniejsze, dlaczego Polska wstąpiła do tego NATO. W preambule jest taki zapis, ja go dosłownie nie będę cytował, że państwa, które są w NATO, zobowiązują się do wzajemnej pomocy militarnej w obronie granic, wolności i demokracji. I to są bardzo ważne słowa. Profesor Geremek powiedział, wstąpiliśmy do NATO w obronie wolności naszej i waszej. I jeden z najważniejszych punktów, o którym trzeba pamiętać, punkt 5 artykułu, w którym Polska jako państwo demokratyczne uczestniczyła pierwszy raz, wystawiając swój okręt na Morzu Śródziemnym marynarki wojennej w działaniach natowskich. Tych działań było więcej, poprzez Afganistan, Kosowo, wspólne ćwiczenia, ale też zmiany, te, które zaszły w armii, przede wszystkim począwszy od zmian strukturalnych, czyli zawieszenie poboru, poprzez reorganizację i zmianę dostosowania systemu dowodzenia do systemu natowskiego, który jest ciągły, bo w tym roku, jak ktoś z Państwa słucha, wie, że powstało dowództwo generalne, czyli jednoosobowe dowodzenie, w skład którego wchodzą wszelkiego rodzaju wojska powietrzne, marynarka wojenna oraz wojska lądowe, jak i zmiany w sprzęcie, począwszy od prostych zmian karabinków BOR, TOR, to są nazwy typowo wojskowe, poprzez takie, które Państwo na pewno słyszeliście, czyli samoloty F-16, bojowóz piechoty Rosomak, przeciwpancerny polskiej Spike, system artylerii Krab, Langusta, dwa statki, to jest ORP Puławski i ORP Kościuszko. I to jest początek zmian. Te zmiany ewoluują, idą w dalszym doposażaniu armii, żeby armia była mobilna, wyszkolona i zawodowa i żeby w każdej chwili mogła bronić granic państwa polskiego i pomagać państwom, które są zagrożone. I to oto wystawę pod tym kątem przedstawiliśmy i ona przedstawia szereg tych zmian tak jak one zachodziły. Chciałbym tu zwrócić uwagę jeszcze jedną, że zaczęliśmy od najważniejszego urzędu w naszym powiecie, czyli starostwa. Jeżeli jakikolwiek urząd chciałby u siebie przed tą wystawę przedstawić, jesteśmy gotowi udostępnić. Nie tylko urzędom, ale i szkołom. W szkołach rozpoczynamy kompleks takich zajęć, wykładów, prelekcji na temat właśnie Polski i polskiej drogi do NATO oraz zmian, które zaszły w Wojsku Polskim. Także jeżeli ktoś z Państwa by chciał, proszę o zwracanie się do mnie. Tu chciałbym podziękować Panu Starosty za umożliwienie zorganizowania tej wystawy, bo uważam, że jest to bardzo ważne wydarzenie i pierwsze w demokratycznej Polsce najważniejszy krok, gdyż potem następnie, jak Państwo wiecie, była wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Pułkowniku. Jeżeli można, Panie Pułkowniku, Panie Kierowniku, Szanowni Państwo. Jubileusz 15-lecia wstąpienia Polski do NATO to jest właśnie okazja, aby przypomnieć sobie, jaką drogę przeszła polska armia w ciągu tych 15 lat, kiedy włączona jest w struktury Paktu Północnoatlantyckiego.
Między innymi również na tych opisach wystawa, ale przecież nie tylko, cały czas mamy, prawda, informacje, jak zmienia się armia, jak zmienia się jej wyposażenie, jak na różnych, no, jeżeli można to tak nazwać, teatrach, prawda, wojny doskonali swoje umiejętności, bo przecież nasi żołnierze w różnych misjach uczestniczą, w różnym składzie kontyngentu, ale jest to udział znaczący, jeżeli chodzi o wszystkie te działania stabilizacyjne Paktu Północnoatlantyckiego. Administracja publiczna, rządowa, samorządowa ma swoje zadania, jeżeli chodzi o obronność kraju. I tutaj to współdziałanie z wojskiem jest na co dzień. Mamy w swoich zadaniach przecież no, również pewne zabezpieczenia i na wypadek W, i również na wypadek, czy w czasach pokoju. Myślę, że to jest dobra lekcja dla młodzieży, o czym wspomniał pan pułkownik, że w ramach wykładów będzie można przybliżyć im również tą problematykę, ale myślę, że dla wszystkich, którzy będą tu przechodzili, zatrzymają się na chwilę, to jest też pewna refleksja nad tym, że no nie ma nic, nie ma również pokoju danego na zawsze, że niezależnie od tego, w jakich jesteśmy strukturach, jakie mamy prawda, zabezpieczenie, to powinniśmy jednak znać, zaznajomić się z tą problematyką i mieć to przekonanie, że pieniądze, które przekazujemy na, czy budżet państwa przekazuje na utrzymanie wojska, na utrzymanie armii, są to pieniądze wydane w dobrym, w interesie naszym, w interesie naszego spokoju, naszych rodzin, że możemy czuć się w miarę bezpiecznie. Oczywiście to jest wystawa taka poglądowa, no bo trudno dzisiaj, prawda, robić jakieś dni otwarte i tak dalej. Pan miał przyszłe wyobrażenie, tego, to dotknęło również Ciechanów, jeżeli chodzi o liczebność, jeżeli chodzi prawda, o gdzie garnizony stacjonują. Nad tym ubolewaliśmy i ubolewamy, no ale to tylko może się skończyć dzisiaj na ubolewaniu. Pewnie armia do nas nie wróci w tamtym wydaniu, w jakim była. Dużo młodzieży, młodych chłopców i nie tylko, bo przecież do szkół wojskowych również dziewczęta są przyjmowane, prawda, czy do armii też, prawda, no to pokazuje jakby, że no jest taka potrzeba, jest potrzeba noszenia munduru, jest potrzeba uczestniczenia w przygotowaniu się do ewentualnej obronności, aby taka potrzeba nie zachodziła. Dziękuję bardzo.